Kojarzycie zapewne ogromny flagowy okręt Dartha Vadera z filmu Imperium kontratakuje. I zapewne kojarzycie też, że wystarczył jeden mały A-Wing, aby ten behemot przestał istnieć. A przynajmniej tak się wydaje na pierwszy rzut oka. W dzisiejszym materiale skupimy się na filmie Powrót Jedi i jego książkowych adaptacjach, a dokładniej na konkretnych scenach z bitwy o Endor, w których to egzekutor został zniszczony, i wytłumaczę wam, jakim cudem samotny myśliwiec był w ogóle w stanie zniszczyć tak potężny okręt. Zanim do tego przejdę, tylko taka mała, szybka prośba, aby ci, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału, kliknęli w ten ładny przycisk i pomogli mu się dalej rozwijać i dostarczać wam jakościowe filmy. Lecimy z naszym A-Wingiem. W czwartym roku po bitwie o Yavin, rebelianci stoczyli z Imperium jedną z największych bitew w okresie wojny domowej. Na księżycu Endor oraz na jego orbicie siły rebelii walczyło o wyzwolenie galaktyki spod jarzma tyrana. I choć początkowo mało rzeczy szło po ich myśli, tak finalnie odnieśli oni krytycznie ważne zwycięstwo i zmusili siły Imperium do pełnego odwrotu. Jednym z kluczowych momentów bitwy o Endor było zniszczenie okrętu flagowego Dartha Vadera Egzekutora, który m.in. mierzył 19 km długości, wyposażony był w ponad 5000 stanowisk turbolaserów, a załoga liczyła ponad 300 tysięcy osób. Na tamte czasy okręt ten był cudem technologicznym, najpotężniejszym w całej galaktyce, o którym mówiło się, że nic nie jest w stanie go zniszczyć. Jak to w takim razie możliwe, że rebeliantom, którzy nie mieli na podorędziu podobnych, potężnych jednostek, udało się go rozwalić? Cofnijmy się do sceny tuż po tym, jak eskadra myśliwców rozpoczęła atak na reaktor Gwiazdy Śmierci. Admirał Akbar, aby dać eskadrze myśliwców czas na dotarcie do głównego reaktora, zarządził skupienie całej dostępnej siły ognia właśnie na supergwiezdnym niszczycielu, ignorując inne okręty. Myśliwce rebeliantów zaczęły wykonywać manewr, który polegał na jak najbliższym przelocie wokół okrętu w celu skupienia na sobie ognia turbolaserów, a w tym samym czasie zintensyfikowany ostrzał okrętów rebelii spowodował, że osłony egzekutora zaczęły słabnąć. Jak wskazuje książkowa adaptacja filmu, niszczyciel podczas ostrzału doznał licznych uszkodzeń ważniejszych systemów, w tym nawigacji, systemów celowniczych czy także silników. Dowodzący okrętem admirał Piet nakazał przesunięcie okrętu bliżej Gwiazdy Śmierci, aby móc schronić się za ogniem turbolaserów stacji bojowej. Jak się okazało, był to katastrofalny błąd. Para A-Wingów zdołała przedostać się do jednej z kopuł generatora osłon i zniszczyć ją, co spowodowało całkowitą utratę osłon w okolicach mostka. Piet nakazał zintensyfikować ostrzał baterii turbolaserów, aby zapobiec przedostaniu się kolejnych myśliwców w okolice mostka. Wiedząc, że utrata egzekutora byłaby punktem zwrotnym nie tylko w tej bitwie, ale w całej wojnie, wielka admirał Rey Sloane przemieściła swojego niszczyciela w pobliże egzekutora, aby go osłonić. Na nieszczęście sił Imperium nic to nie dało. Myśliwiec A-Wing, pilotowany przez Arvela Krynyda, został poważnie uszkodzony przez działka egzekutora i wprawiony w niekontrolowane obroty. Doświadczony pilot dał radę w ostatnim, heroicznym akcie skierować swój myśliwiec w kierunku mostka flagowego okrętu. Nawet wysiłki pilotki TIE Fightera Sieny Ree w zestrzeleniu A-Winga nie przyniosły efektów i ten wbił się w sam środek mostka, zabijając wszystkich wewnątrz oraz, co najważniejsze, pozbawiając niszczyciela głównego zasilania i sterowności. I w normalnych dla Gwiezdnych Wojen okolicznościach okręt dryfowałby w przestrzeni do czasu, aż nie uruchomiłyby się systemy awaryjne, a załoga odzyskałaby kontrolę nad nim. Jednak tutaj wyszły konsekwencje fatalnej decyzji admirała Pieta. Sprowadzając okręt tak blisko Gwiazdy Śmierci, spowodował, że zaczęła na niego oddziaływać studnia grawitacyjna stacji bojowej i w momencie utraty zasilania i sterowności, egzekutor był błyskawicznie ściągany ku powierzchni stacji, aż w końcu zderzył się z nią, doprowadzając do potężnej eksplozji, lekko uszkadzając przy okazji samą stację bojową. Ponad 300 tysięcy członków personelu straciło życie podczas eksplozji,
w tym jedni z najlepszych oficerów w całej armii Imperium. Zniszczenie egzekutora pozbawiło nadziei na zwycięstwo niemal wszystkich walczących po stronie Imperium. Jeszcze zanim Gwiazda Śmierci została wysadzona, większość imperialnych dowódców zgodnie z rozkazem wielkiej admirał Rais Loane o pełnym odwrocie rzuciła się do ucieczki. Jak tragiczna w skutkach była decyzja Pieta, podkreślił inny admirał floty Garrick Versio, nazywając go durniem. Piet. Jak więc widzicie, na zniszczenie egzekutora składało się kilka czynników i nie był to tylko pojedynczy A-Wing, choć na pewno moment jego wbicia się w mostek był tym kluczowym. Zmasowany ostrzał wszystkich sił rebelii, przesunięcie okrętów w pobliże Gwiazdy Śmierci, zniszczenie generatora osłon, wbicie się A-Winga w mostek i ściągnięcie egzekutora ku powierzchni stacji bojowej z powodu jej studni grawitacyjnej. Taka była droga do tego, aby jeden z najpotężniejszych, najbardziej zaawansowanych okrętów we flocie Imperium poszedł na dno, a wraz z nim wszelkie nadzieje na to, że tę ważną bitwę Imperium może wygrać. To tyle ode mnie w tym temacie. Mam nadzieję, że po tym materiale kwestia zniszczenia egzekutora jest dla Was jaśniejsza. Dajcie znać, co sądzicie o całej sytuacji ze zniszczeniem okrętu flagowego Vadera. Raz jeszcze zachęcę tych, którzy nie mają tutaj subskrypcji do jej zostawienia, dzięki czemu powstaje tutaj coraz więcej jakościowych materiałów odkrywające mało znane historie ze świata Star Wars. Zapraszam również do przekroczenia progów serwera Discord społeczności tego kanału, aby pogadać z innymi ludźmi o Gwiezdnych Wojnach lub dostawać materiały wcześniej, nawet z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Na teraz życzę Wam udanego dnia, bądźcie zdrów i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Niech moc będzie z Wami zawsze.